Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. X-Audio zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Ewy Ornackiej oraz Karoliny Szymczyk-Majchrzak zatytułowanej Pajęczyna strachu. Czyta Marcin Popczyński. Wstęp Nie byłoby tej książki, gdyby nie dramat pewnej siedemnastolatki ze Szczecina, która pokutni z matką trzasnęła drzwiami i poszła szukać dorosłości. Znalazła ją w domu prostytutki, jako opiekunka jej dwuletniego dziecka. Nieświadoma zagrożenia, podstępnie odurzona narkotykami i wywieziona w bagażniku do Niemiec trafiła do domu publicznego. Więziono ją tam przez osiem miesięcy. Przeszła piekło. W ucieczce pomógł jej polski klient, a sens życia przywracały anioły. Andrzej, policjant z zespołu ścigającego handlarzy ludźmi, Ania biegła psycholog, a potem opiekunowie z Lastrady, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Wydarzenia tu opisane są fikcją, w którą wplatają się autentyczne zeznania skrzywdzonej nastolatki, złożone w procesie organizatorki przestępczego procederu, Pauliny B. Pseudonim Ines. Zgodę na zapoznanie się z aktami sprawy i wykorzystanie tych materiałów otrzymałyśmy w trzecim Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Szczecinie, za co serdecznie dziękujemy. Autentyczna jest też akcja Szczecińskiej policji ostrzegająca nastolatki przed stręczycielami, prowadzona pod hasłem Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood. Postaci gangsterów, policjantów, pani psycholog i prokurator, a także patomorfologa wzorowałyśmy na prawdziwych osobach. Natomiast szantażowany minister oraz księgowa mafii są postaciami fikcyjnymi. Jeżeli ta książka uratuje chociaż jedną nieświadomą śmiertelnego zagrożenia kobietę, to uznamy, że warto było ją napisać. Autorki. Rozdział pierwszy. Bóg jeden wie, jakim cudem przeżył. Kula wystrzelona z jego służbowej broni utkwiła pod żebrem, nie powodując spustoszenia ani w płucach, ani strategicznych naczyniach krwionośnych. Całe konsylium, z kilkoma sławami polskiej medycyny na czele głowiło się, co z tym fantem, czyli kulą, zrobić. Byli śmiałkowie, którzy chcieli ją wyciągnąć. Ostateczna decyzja należała do niego postanowił, że ma zostać. Dopóki tam tkwi, będzie mi przypominała, że mam rachunki do wyrównania argumentował, odrzucając propozycję lekarzy. Najgorsza była bezbronność. Kiedy leżał na mokrej trawie ranny po wybuchu miny pułapki, pod palcami wyczuwał stertę liści. Chciał je odgarnąć, ale ból pod łopatką paraliżował ruchy. Z trudem unosił powieki. Widział zbliżającą się męską sylwetkę. Ktoś pochylał się nad nim i przeszukiwał kieszenie. Rudy nie widział jego twarzy tylko dłoń, kradnącą mu policyjną odznakę. Była opleciona pajęczyną. Pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym zobaczył pająka. Pomyślał wtedy, że wygląda jak żywy, ale to musiał być rysunek. Dłoń statuarzem wyjęła mu z kabury glocka dziewiętnastkę na trzydzieści trzy naboje, po czym wycelowała w leżącego obok Adama, najlepszego kumpla z wydziału i przyjaciela z dzieciństwa. Adam miał roztrzaskane kolano, wił się z bólu. Mieli po szesnaście lat, gdy na targowisku ogrywali frajerów w trzy kubki. Byli w tej grze kwestionowanymi mistrzami. Potrafili zarobić więcej niż ich rodzice na etatach. Trzy kubki były zakazane, nieraz więc musieli uciekać przed policją, Nigdy nie dali się złapać. Zdychaj, psie, chropowaty głos pająka wydał wyrok. I wtedy padł strzał, po którym ucichły jęki Adama, a dłoń z tatuażem powędrowała w jego stronę. Otworzył usta, aby ostatni raz zaczerpnąć powietrza. Miało smak kałuży, w której leżał, i jego własnej krwi. Przed oczyma przewijały mu się obrazy strzępki przeszłości wypełnione pojedynczymi słowami. Słyszał głosy należące do ludzi, o których istnienie już dawno zapomniał. Więc tak wygląda koniec przemknęło mu przez myśl. Szkoda, że nie będę miał więcej czasu. Na miłość, na rzeczy, których nigdy nie spróbowałem, na wszystko. To kiepski czas na umieranie. Zamknął oczy. Chciał odpocząć. Zamiast huku kolejnego wystrzału otuliła go ciemność. Śmierć nie przyszła, ale on jeszcze o tym nie wiedział. Tamtej nocy rudy z adamem poszli z kompanią antyterrorystyczną po braci kramerów ze Świnoujścia. Od dwóch lat poszukiwano ich listami gończymi za napady i pobicie ze skutkiem śmiertelnym. To była sprawa adama. Pracował nad nią od początku. Tomasz i Jerzy kramerowie uciekli z więziennego konwoju, a potem rozpłynęli się w powietrzu. Mówiono, że muszą mieć kogoś w policji lub straży granicznej, bo zawsze byli o krok przed tropiącymi ich służbami. W końcu w wyniku żmudnego śledztwa pod nadzorem prokuratury okręgowej Adam rozpracował gangsterskie powiązania braci i zlokalizował ich kryjówkę. Kramerowie schowali się na odludziu pod goleniowem, w domu z szyldami firmy budowlanej. Kompania antyterrorystyczna poszła po nich w ciepłą październikową noc. Rudy zawsze podziwiał czarnych, poruszają się bezszelestnie jak koty, w ciemnościach są niewidzialni. Mieli z Adamem pozostać na tyłach i obserwować. Rzeczywistość okazała się daleka od scenariusza. W oknie na poddaszu paliło się światło. Kiedy zgasło, dowódca A.T. dał sygnał do natarcia. Rudio odruchowo spojrzał na zegarek. Były dwie minuty po drugiej. Nic nie zapowiadało piekła, jakie się rozpętało. Pierwszy funkcjonariusz zginął przy forsowaniu wejścia do willi. Drugi na schodach pod szyldami. Nikt nie przewidział, że teren wokół domu może być zaminowany. Ładunki wybuchowe eksplodowały jeden po drugim, całą serią. Policjanci potracili palce u rąk, dwóm urwało stopy. Rażeni odłamkami padali jeden po drugim. Dodatkowo bandyci prowadzili z góry regularny ostrzał, mierząc do czarnych jak do kaczek. Jedna z kul trafiła Adama. Wył z bólu, trzymając się za kolano. Kilka metrów od niego zapaliła się sterta siana. Było po deszczu, a paliło się jak od pochodni rzuconej w benzynę. Jeszcze chwila i spłonąłby żywcem. Rudy był już blisko wejścia, gdy usłyszał krzyk przyjaciela. Pędem zawrócił. Chwycił Adama za kamizelkę kuloodporną i odciągnął na tył posesji, skąd mieli obserwować akcję. Skąd kurwa wiedzieli, wrzeszczał Adam, zrywając z twarzy kominiarkę. Nie musieli wiedzieć, odpowiedział, sam w to nie wierząc. Daj spokój, przygotowali się. Adam spierdalamy. Rudy potknął się o wystający z ziemi korzeń i runął jak kłoda. Adam wymiotował z bólu. Rzepkę mi rozjebali, Nasz radę wstać nie dam odpowiedział i rozpłakał się jak dziecko. Zaraz nadejdzie pomoc. Przyślą karetkę. Zaraz to ja kurwa umrę. Zaminowali teren, czekali na nas. Skurwy syny. Mamrotał Adam wycierając usta rękawem. Kule świszczały w powietrzu, a oni nawet nie zdążyli wyciągnąć broni. Bracia kramerowie uczynili z kryjówki istną fortecę. Zrzucali z góry koktajle Mołotowa. Ogień zajął cały dół domu. Dwaj czarni tarzali się po ziemi, a ich kombinezony płonęły. Inni ranni w ręce i stopy historycznie tamowali krwawienie z kikutów. Rudy nie bez trudu zarzucił sobie na plecy ważącego co najmniej sto kilo Adama. Ten kloł, na czym świat stoi, darł się w niebo głosy. Wszechobecny dym wgryzał się w oczy, ograniczał widoczność. Nagle tuż za ogrodzeniem, do którego właśnie zmierzali, wybuchła kolejna mina pułapka. Sakramencki ból pleców powalił Rudiego na ziemię. Musiał na chwilę stracić przytomność, bo odgłosy walki przycichły. Powieki zrobiły się ciężkie, a ciało bezwładne. Wtedy pojawiła się ręka z tatuażem. Widział ją wyraźnie. Ogień zamienił noc w dzień. Obmacywała go, ukradła mu odznakę i gloka. Potem dwukrotnie nacisnęła na spust, zabijając Adama i bez ceregieli wycelowała w jego stronę. Pocisk przebił się przez kawlarową kamizelkę. Wszedł w Rudiego jak w masło. Kiedy wkładał ją w pośpiechu, trzy minuty przed wyjazdem na akcję machnął ręką na to, że jest trochę za duża. Skąd miał wiedzieć, że była bita? Raz trafiona do niczego się nie nadawała. Próżno szukać przyczyn, dla których wciąż trzymano ją w magazynie. Teraz była dowodem w sprawie skierowanej do sądu przez prokuraturę. Proces przełożonych, odpowiedzialnych za fatalną w skutkach akcji, rozpoczął się pół roku po tamtych wydarzeniach. Prokurator przez godzinę odczytywał w sądzie akt oskarżenia. Śledztwo wykazało, że zawinił obieg informacji pomiędzy komórkami policji, a przełożeni wykazali się co najmniej lekkomyślnością. W gabinecie komendanta wojewódzkiego zdecydowano, by zawodowych morderców, a za takich trzeba było uważać kramerów, zatrzymać jak zwykłych przestępców. Zespół uderzeniowy nie dysponował żadnym karabinem maszynowym, niezbędnym w razie przewidywania silnej obrony. Policjanci nie mieli też granatników umożliwiających wystrzelenie na górne piętra ładunków z gazem lub pocisków oślepiająco ogłuszających. Kilku uczestników akcji doznało nieodwracalnych uszkodzeń ciała. Porozrywane stawy to najlżejsze z obrażeń. Karetka dotarła na miejsce dopiero po 30 minutach, więc ci, którzy kwadrans temu mieli jeszcze cień szansy na przeżycie, właśnie się wykrwawiali. Media od początku były bezwzględne dla szefów policji. Szybko ustaliły, że w komendzie głównej posiadano istotne informacje o międzynarodowych powiązaniach przestępczych braci kramerów. Już pół roku wcześniej wiązano ich z handlem bronią i ładunkami wybuchowymi, można więc było przewidzieć, że łatwo nie dadzą się zatrzymać. W gazetach pisano na pierwszych stronach prawdopodobnie już w chwili wejścia na posesję, komandosi zostali zauważeni, gdyż na górze włączono światło, a zaraz potem je zgaszono. Według niektórych źródeł do Kwietnika obok schodów, gdzie był fugaz, który poraził grupę szturmową, prowadził kabel wypuszczony przez rynne. Gdyby teren systematycznie obserwowano, na przykład za pomocą zespołu obserwacyjno-strzeleckiego, można by to było wcześniej wychwycić. Obu przestępców wspierał ktoś z policji, dzięki czemu około miesiąca wcześniej jeden z nich uciekł w lesie z taksówki, która była obserwowana. Pogrom jeden z największych w historii polskiej policji, grzmiał w sądzie prokurator i trudno było odmówić mu racji. Bracia Kramerowie spalili się żywcem, ale na terenie posesji byli także inni, nieznani policji przestępcy, a ci zdołali zbiec. Właśnie jeden z nich zabił Adama i strzelał do Rudiego. Kilku antyterrorystów na skutek stresu pourazowego na zawsze rozstało się ze służbą. W komendzie głównej poleciały głowy, a w Szczecinie dymisję złożył zastępca komendanta wojewódzkiego do spraw kryminalnych. Jego miejsce zajął Wentyl, najlepszy gliniarz w tym kraju. Prokuraturze nie udało się ustalić, kto z policji pomagał przestępcom. Rudy przysięgu na grobie Adama, że dopadnie drania. Temu, kto wymyślił mu pseudonim, chętnie dałby w mordę. Ksywka przylgnęła do niego jak spocona koszula do karku. Za cholerę nie chce się odkleić. Nikt już nie zwraca się do niego po imieniu, nawet własna siostra. Właściwie tylko wezwania do sądu przypominają mu, że nazywa się Marek Rudnicki. Rudy, głos byłego szefa w słuchawce, nasilił jego pragnienie mordobicia. No gdzie ty, kurwa, jesteś? Wentyl zawsze klał jak szewc, a odkąd była już żona, przyprawiła mu rogi z listonoszem, bluzgał ze zdwojoną energią. Podobno nawet przez sen. Pal diabli rogi, ale że z listonoszem tego chyba nigdy nie przełknie. Swoją drogą, to on też ma przegwizdane z tą ksywką, wentyl, bez sensu, pypeć z nakrętką, po sąsiedzku z dentką i pedałem. Mam przymusowe badania techniczne, odpowiedział Rudy bez entuzjazmu. Wstał lewą nogą, wszystko go wkurzało. Właśnie zaparkował swojego starego golfa przed budynkiem przychodni specjalistycznej MSWiA, Wyłączył silnik i sięgnął do kieszeni po papierosy. A rozumiem. Tylko nie daj sobie wmówić, że nadajesz się do złomowania. Sprawę mam. Sprawa musi poczekać, wycedził przez zęby, przypalając papierosa. Sprawa tak, ale ja nie. Sprężaj się, bo nie będę tu sam zapierdalał. Zamelduj się po badaniach. Wentyl miał w zwyczaju rozłączać się bez ceregieli. Żadnego tam no to cześć, do miłego czy choćby nara. Naciskał czerwoną słuchawkę i już go nie było. Wczoraj obchodził urodziny. Równo pięć krzyżyków. Nawet nie miał czasu wypić za swoje zdrowie, bo ganiał po korytarzach komendy z jakąś delegacją z Niemiec. Jerzy Wentlewski. Tak się nazywał. I chyba stąd ten wentyl. Niedawno dostał stopień inspektora, a także awans na zastępcę komendanta wojewódzkiego do spraw kryminalnych. Należało mu się. Nie ma lepszego niż on, przynajmniej w Szczecinie. Zanim dostał ten stołek, przez kilka lat był w Gdańsku naczelnikiem Centralnego Biura Śledczego. Zasłynął z rozbicia bezkarnego przez lata gangu, który porywał dzieciaki trójmiejskich biznesmenów. Te sukinsyny obcinały ofiarom palce. Wysyłały je potem rodzicom z żądaniem okupu. Wentyl zrobił z nimi porządek. Jego ekipa z CBS wykopała w lesie pod Wejherowem trzy trupy, każdy z kulką w czaszce. To była robota tych z gangu. Przez ich DNA zidentyfikowane na zwłokach posypała się misternie przygotowana linia obrony. Mordercy dostali do żywocie, a kolejną belkę i propozycję przejścia do biura kryminalnego Komendy Głównej Policji. Odmówił, wybrał Szczecin. Rudy wyrzucił niedopalonego papierosa do kratki ściekowej. Powinien ograniczyć to cholerstwo w płucach mu świszczy. Minął portiera, nie pytając o drogę. Pokój trzysta dwa, trzecie piętro. Nie chciało mu się czekać na windę, która zresztą utknęła gdzieś po drodze. Przeskakiwał po dwa stopnie, aż w połowie drugiego piętra złapała go zadyszka. Do dupy z taką kondycją pokój trzysta dwa mieścił się na końcu korytarza. Rudy zwolnił tempo, żeby w gabinecie nie sapać. spojrzał na zegarek. było czasie. Stanął przed drzwiami, policzył do dziesięciu i zapukał. Wejdź Rudy usłyszał. Odkaszlnął i nacisnął klamkę. Doktor Hanna Kruszyńska miała specjalizację z psychiatrii i urodę gwiazdy filmowej. Wysoka jak siatkarka blondyna z dużym biustem za każdym razem przyprawiała go o szybsze bicie serca. Jasna cera i prawie niewidoczny makijaż sprawiały, że nie wyglądała na swoje 45 lat. Rudy zawsze się głowił, jak ona to robi, że w trakcie rozmowy przestaje myśleć o niej jak o kobiecie. W gabinecie opowiadał różne rzeczy, a potem się wstydził swojego mazgajstwa że budzi się w środku nocy i nie śpi do rana, że wciąż widzi twarz martwego kolegi i to, że nadal płacze przy jego grobie. Rudy nigdy wcześniej nie spotkał kobiety, która potrafiłaby tak słuchać jak ona. Ujęła go prostolinijnością, wyciągnęła z zakamarków jego duszy wszystkie złogi. Po kilku spotkaniach w pokoju 302 był przekonany, że się w niej zakochał i kiedy już chciał to powiedzieć, doktor Kruszyńska wyraźnie wyznaczyła mu miejsce we wzajemnych relacjach. Na kozetce. Uświadomiła mu z chirurgiczną precyzją, że nawet z kalibrem 9 mm pod sercem nie jest dla niej wyjątkowy. Nadmieniła, że drugi znany jej przypadek odsiaduje dożywocie. Miał na imię Duma, a kulkę przywiózł z Moskwy. Duma ukrywał się w Polsce przed konkurencyjnym gangiem i ścigającymi go stróżami prawa. Przygarnali go bandyci z pod Warszawy, został ich killerem. Wpadł na bramce na Okęciu z fałszywym paszportem, kiedy urządzenie do wykrywania metalu piszczało jak najęte. Okazało się, że w mózgu miał jakąś płytkę po przebytej operacji i to ona powodowała ten pisk. W śledztwie udawał niepoczytalnego, ale w konfrontacji z powołaną do sprawy w charakterze biegłego psychiatry dr Kruszyńską okazał się bez szans. W sumie banalna historia. I chociaż historia Rudiego banalna nie była, to on sam niemal spalił się ze wstydu, gdy doktor Kruszyńska zablokowała jego zaloty. Tłumaczył sobie, że po tym co od niego usłyszała, okazał się niewystarczająco męski. Miękka, płaczliwa dupa. Po cholerę w ogóle wygadał takie rzeczy. Miotał się potem urażony, cierpiał katusze, ale zrozumiał przynajmniej, że to wcale nie była miłość. Teraz już nie potrzebował ani jej recept, ani współczucia. Nadszedł czas, aby psychiatra przestała przedłużać mu zwolnienie. Osiem miesięcy wystarczyłoby się ogarnąć? doktor Kruszyńska wstała z za biurka, podała mu dłoń. Byli prawie równego wzrostu. Złapała jego wzrok na swoich miseczkach. te. — Są prawdziwe, powiedziała z udawaną naganą. Siadaj. Przesunęła krzesło w jego stronę. A jeszcze w myślach czyta pomyślał speszony i usiadł, dla odmiany wbijając wzrok w czubki swoich butów. Postanowił nie wyrywać się przed orkiestrę, niech ona wykaże inicjatywę. Milczenie w ogóle go nie krępowało. Właściwie szkoda, że podczas terapii nie mógł tak sobie pomilczeć. Milczenie jest złotem. Chyba naprawdę czytała w jego myślach. Jednak chciałabym wiedzieć, jak dzisiaj spałeś. Całkiem nieźle. Szkoda tylko, że na prochach. Odpowiedział tak cicho, że sam się zdziwił. Powoli będziemy je odstawiać, ale jeszcze nie teraz. Człowiek z tatuażem wciąż był jego sennym koszmarem, prześladował go, nie pozwalając przespać nocy. Rudy nie chciał już o tym opowiadać, nawet gdyby zmieniono mu psychiatrę na mężczyznę. Uważał, że psychoanaliza marzeń sennych jest niemęska, ma w sobie wiele z użalania się nad sobą. Był zodiakalnym skorpionem, raczej szorstkim w obyciu, nie okazywał słabości. Sny to sny niektóre są dobre niektóre złe a że jego do przyjemnych nie należały to jeszcze nie powód by się uskarżać doktor kruszyńska sięgnęła poteczkę z dokumentacją medyczną rudiego leżącą na jej biurku przez dłuższą chwilę analizowała zapis EEG i tabelki z wynikami od krwi począwszy na moczu skończywszy zapisywała coś w jego karcie całkiem nieźle całkiem nieźle powtarzała pod nosem nie patrząc na rudiego Przekartkowała całą teczkę, by zatrzymać wzrok na pierwszej stronie. Marek Rudnicki, w stopniu komisarza policji, lat trzydzieści pięć, w służbie od dwunastu. Czytała lub udawała, że czyta. Trzydzieści dwa tygodnie zwolnienia lekarskiego. Odznaczony medalem za zasługi dla policji, postrzelony podczas akcji. Przerwała na moment, ale nie podniosła wzroku. Pochodzi z rodziny o tradycjach mundurowych. Kontynuowała. Jego ojciec, emerytowany instruktor w wyższej szkole policji w Szczytnie, szkolił pododdziały antyterrorystyczne. Przeskoczyła wzrokiem kilka linijek i czytała dalej. Oczy niebieskie wzrost 185 centymetrów, zawiesiła głos. 185? Spytała z niedowierzaniem, unosząc wreszcie wzrok z nadkartek. Nie wiedzieć, czemu spieszył się nieco. Miał wrażenie, że lekarka świdruje go spojrzeniem. Poczuł się jak na przesłuchaniu brakowało tylko Gestapowskiej lampy prosto w twarz 187 poprawił w miarę głośno ale wciąż nie był z siebie zadowolony Doktor Kruszyńska pokiwała głową z politowaniem poczuł się idiotycznie jeszcze chwila się spoci Garbie się wykrztusił To wiele tłumaczy skomentowała lodowato przenosząc wzrok z jego głupkowatej w tym momencie twarzy na zapiski w teczce personalnej Pacjent skarży się na bezsenność, obniżenie nastroju i sporadyczne zaburzenia błędnika wyliczała beznamiętnie. Skulił się do rozmiarów łebka od szpilki. Idiota ze mnie, żeby tak się mazgaić, ganił się w myślach. Przełknął ślinę i postanowił natychmiast przywrócić się do porządku. Poprawił się na krześle, założył nogę na nogę i wziął głęboki oddech. Pomogło. Wpakował ręce do kieszeni spodni, odruchowo szukając nie wiadomo czego. Przywrócą go do służby, czy nie? Właściwie miał to w dupie. Co pan myśli o wcześniejszej emeryturze? Zapytała doktor Kruszyńska. Pomyślał o niej doktor Mengele, ale postanowił do końca być dżentelmenem. O niczym innym nie marzę — odpowiedział z czarującym uśmiechem. Burknęła coś pod nosem i zaczęła wypełniać rubryki w papierach. Kiedy skończyła, podniosła się z krzesła, podeszła do Rudiego i podała mu wypis. Proszę się udać z tym do gabinetu medycyny pracy, powiedziała sucho. Już chciał wyjść, gdy niespodziewanie zmieniła ton. Powiedz mi, Rudy, ten pseudonim. To od nazwiska, prawda? Zawsze chciałam cię o to spytać, bo wiesz, różnie ludzie gadają. Koledzy wszczytnie tak mnie nazwali, uśmiechnęła się tajemniczo. Byłem przekonany, że to od nazwiska, ale to złośliwe bestie. Najpierw mówili Rudolfik. Co? Roześmiała się szczerze. Od Rudolfa Valentino, bo podobałem się kobietom. dokończył wreszcie swoim głosem. Lowelasik? rzuciła z przekąsem. Czy ja też mogę panią o coś spytać? Wal śmiało, rudy. Jaką bieliznę ma pani na sobie? Do wentyla zadzwonił z samochodu. Komendant odebrał po pierwszym dzwonku. Chyba czekał na telefon. Zdolny do służby zameldował Rudy. No i dobrze, przyjeżdżaj do fabryki, bo mamy w chuj roboty. Jeszcze nie podjąłem decyzji, sorry. Pogięło cię, uniósł się Wentlewski. Daj mi dzień lub dwa, muszę kończyć, mam drugą rozmowę. Rudy zamienił połączenia. Na ekranie komórki wyświetlało się doktor Kruszyńska. Tak, pani doktor? Odebrał zaskoczony. Czarną, usłyszał jej ciepły tym razem głos. Mam na sobie czarną bieliznę. Godzinę później wentyl wparował bez ostrzeżenia. Rudy właśnie brał prysznic, więc stał teraz przed nim na bosaka, przewiązany w pasieręcznikiem z mokrymi włosami. Woda kapała na podłogę. Uważaj, ślisko, powiedział ostrzegawczo. Szef służb kryminalnych w Zachodniopomorskim wszedł prosto w kałużę. Żuł gumem, a to oznaczało, że znów rzucał palenie. Rudy nie znosił, kiedy wentyl rzucał palenie, bo to oznaczało problemy. Stary kąsał wszystkich za byle co. Przypominał bombę zegarową. Przełożeni nie powinni rzucać palenia, to źle wpływa na pracę zespołową, pomyślał, usuwając się z drogi niezapowiedzianemu gościowi. Ogarnij się, człowieku. Schowaj ten pożal się Boże tors i zrób jakąś kawę. Wydał dyspozycję wętlewski najlepiej porządną z mlekiem bez laktozy bo po normalnym mam wzdęcia a że idę do prokuratury to sam rozumiesz nie mogę pierdzieć Szybkim krokiem przemierzył przedpokój potykając się o buty Rudiego porzucone po środku ciągu komunikacyjnego Wypierdol te spleśniałe trampki skomentował we właściwy sobie sposób wszedł prosto do kuchni jak zwykle zresztą otworzył lodówkę i skrzywił się na widok tego co w niej zobaczył W środku pustki nie licząc kawałka sera camembert, dwóch kawałków niedojedzonej pizzy w pudełku, słoiczka z musztardą i baterii piw. — Ty w ogóle coś jesz? Rudy wzruszył ramionami i wstawił wodę na kawę, a niezbyt zadowolony wentyl mruczał coś pod nosem, grzebiąc w lodówce z nadzieją, że jednak znajdzie w niej coś dla siebie. Ostatecznie wyciągnął pudełko z resztką pizzy. Rozsiadł się na krześle i przez chwilę nic nie mówił, zajedając pomarszczony ze za starości kawałek margarity. Zaraz potem oblizał palce i odruchowo sięgnął do kieszeni, szperając w niej na próżno. Rzucam palenie, zakomunikował zrezygnowany. Lekarz zagroził, że nie podbije mi świadectwa zdrowia. Straszy wieńcówką zawałem, udarem i chuj wie czym jeszcze. Rozumiem, odpowiedział dyplomatycznie Rudy. Wętlewski sprawiał wrażenie, jakby nie wiedział, co zrobić z rękami. Otworzył puste już pudełko po pizzy i wygrzebywał okruszki zrobisz kawę jasne ale mleka bez laktozy nie mam może być normalne też nie mam wentyl machnął ręką zrezygnowany niech będzie czarna ale mam tylko sypaną ja pierdolę co z tobą człowieku zirytowany wstał z krzesła głośno szurając po podłodze skierował się do salonu lecz zatrzymał się w progu omiatając pokój z niesmakiem wyglądał jak po przejściu tsunami Sterta ciuchów na fotelu, na podłodze gazety, pudełka po czekoladkach i chińskim żarciu na wynos. Na parapecie kwiatki w doniczkach, które życie miały już za sobą. Wętlewski szukał wzrokiem miejsca, gdzie mógłby usiąść, ale nie znalazł. Sorry, nie spodziewałem się gości. Tłumaczył się wyraźnie zawstydzony Rudy, przesuwając rozgardiasz z jednej połowy kanapy na drugą. Ze sterty ciuchów wyciągnął spodnie dresowe, bez rozmiaru włożył je pospiesznie, świecąc przez chwilę gołym tyłkiem. Bo się pożygam od tego syfu wszędzie. Wentyl klapnął na skrawek wolnego miejsca na kanapie. To jak? Zdecydowałeś się? zapytał bez ceregieli, zakładając nogę na nogę. Przyzwyczaiłem się. Zapuściłem korzenie. Odpowiedział wymijająco Rudy, unikając jego wzroku. Przestań chrzanić. Przychodzę tu i staram się o twoją rękę, a ty zwodzisz mnie jak panienka? Jeszcze chwila, a pójdę podrywać kogoś innego. Wentyl zaniósł się gwałtownym kaszlem, a kiedy atak minął, poluzował krawat, rozpiął dwa guziki koszuli i westchnął ciężko. Pewnie miało to związek z uciążliwym przecież zespołem abstynencji nikotynowej, ale Rudy spojrzał na niego z lekkim niepokojem. Komendant wyglądał na sercowca. Nadwaga, nadciśnienie, do tego traumatyczne doświadczenia małżeńskie. Moglibyśmy razem pobiegać wieczory miewam wolne? Zaproponował Rudy. Jasne, do Biedronki po piwko i z powrotem. Próbował żartować wentyl, ale wyraźnie nie było mu do śmiechu. Wstał z kanapy, podszedł do okna, otworzył je na oścież i wziął głęboki oddech. Potrzebuję cię, powiedział odwrócony plecami do Rudiego. Wiesz przecież, że mogę załatwić to inaczej, przez oddelegowanie, ale nie chcę z tobą brutalnie, tylko po dobroci. Na sześć miesięcy? Sześć na początek, potem się zobaczy. Decyduje komendant CBS, ale chcę znać twoje zdanie. Czyli zsyłają mnie. Nie dramatyzuj. Co miałeś zrobić, to zrobiłeś, nic tam po tobie, główny jest tego samego zdania. To po co pytasz mnie o zdanie, skoro decyzja zapadła. Z niewolnika nie ma pracownika. A sam wiesz, że niewolników w naszej fabryce jest od chuja. Jak ci się nie podoba, możesz napisać raport o zmianę polecenia służbowego. Rudy uśmiechnął się krzywo i wyszedł do kuchni. Wrócił po chwili z kawą. A, rozpuszczalna. Wentylu cieszył się jak dziecko zaglądając do kubka. A mówiłeś, że masz tylko sypaną. Żartowałem. Zatem gdzie mnie przenosisz? Do kryminalnego. Montuję ekipę zadaniową do spraw żywego towaru bezpośrednio pod moim nadzorem. Zmieniła się kwalifikacja prawna i ranga zagadnienia. Teraz to już nie jest ściganie Alfonsów, ale handlarzy ludźmi. Prokuratura wzmacnia nadzór nad sprawami, organizuje szkolenia dla naszych, nawiązuje współpracę z Niemcami. Reasumując, zajebiście poważna sprawa. Czego ode mnie oczekujesz? — Ano tego, że staniesz na czele zespołu. Znasz miasto z dupy strony, wiesz, gdzie szukać tego zawszonego kurestwa. Pozyskasz kilku koronnych, rozpierdolisz zorganizowane grupy, a jak sądy przyklepią wysokie wyroki, to sobie wrócisz do centralnego biura śniętych. — Kogo mi dasz do zespołu? — Kogo chcesz? Możesz wziąć Nowaka, zna ludzi w Europolu, po niemiecku gada lepiej niż po naszemu. — Marysia mu wybaczyła? — Chyba głupia by była. Chciał poszaleć z cycatą Abwerą, to teraz ma, rozwód będzie jak nic. — Kogo jeszcze dajesz? — Młodego i Kusą, oboje z komendy miejskiej — odpowiedział wentyl, głośno przy tym siorbiąc. — Młodego chyba kojarzę, taki dzieciak z pryszczami? — Dariusz Adamowicz, podkomisarz. Niedawno był na szkółce. Na razie robi za kierowcę. Mówię ci, drugi Kubica. Do tego ma serce do roboty i całkiem nieźle radzi sobie w terenie. Pokrzywdzeni lgną do niego jak do terapeuty. A ta kusa? Dorota Marecka. Nie znasz jej, przyszła z rejonu. Była z młodym w Szczytnie na tym samym roku. Dobra na przykrywkę, ładna nawet. Ładne rozpraszają. Ma na biurku taki sam burdel jak u ciebie w chacie. Bardzo śmieszne. Jest bystra i prostolinijna. Chyba wpadła młodemu w oko. Uważaj na nich. Jak będą marcować, to pogonimy na ulicę krawężniki szlifować. Law story to w kinach, a nie w robocie. To wszyscy? spytał lekko rozczarowany Rudy. Bentlewski spojrzał na niego z ukosa. A co? Zespół taneczny ci potrzebny? wypalił. Jak ci nowak, kusa i młody nie wystarczą? to weźmiesz sobie kogoś z naszej dochodzeniówki albo ze świnoujścia. Komendant wstał z kanapy. Zamaszystym krokiem ruszył w stronę Rudiego, by z całej siły klepnąć go po plecach. To co? Dobiliśmy interesu? Bardziej stwierdził, niż spytał, znów szukając czegoś po kieszeniach. Rudy wyjął swoją paczkę fajek, żeby go poczęstować. Spierdalaj z tym świństwem, obruszył się wentyl, znajdując za pazuchą to, czego szukał, białą, czystą kopertę. Wyjął z niej kolorowe zdjęcie formatu 10 na piętnaście centymetrów. A teraz skup się. Bo ważne rzeczy będę mówił, zapowiedział z grobową miną. Dziewczyna ze zdjęcia mogła mieć jakieś osiemnaście, dziewiętnaście lat. Roześmiana brunetka w słomkowym kapeluszu, o wielkich oczach i złotej skórze. Rudy z uznaniem pokiwał głową. Pierwsza klasa. Mam u niej jakieś szanse? Wentyl uśmiechnął się półgębkiem, chociaż żart był taki sobie. Nazywa się Kamila Soszyńska. Soszyńska? No właśnie córka tego komucha, przez którego upadła stocznia i ludzie zostali bez pracy? Wnuczka i nie komucha, tylko byłego ministra transportu i gospodarki morskiej. Jej dziadek wciąż dużo może. Jak zwał, tak zwał. Powinien pod sąd trafić, a nie dużo móc. Rudy wyjął zdjęcie dziewczyny wentylowi z ręki. Całe szczęście, że niepodobna do dziadka zauważył. Dwa dni temu Spakowała kilka rzeczy i wybiegła z domu. Dotąd nie wróciła, a jej telefon milczy. Jak ją życie przeczołga wróci? Z podkulonym ogonem albo dużym brzuchem? Może tak, może nie. Dopiero wczoraj jej przyjaciółka wygadała się, że wnuczka pana ministra poznała w klubie jakiegoś araba, który manipulował kaminą. Ona chyba się go bała, chociaż zarzekała się, że jest zakochana bez pamięci. Ta przyjaciółka obawia się, że zniknięcie Kamili nie jest zwykłą ucieczką z domu. Rudy słuchał wentyla raczej od niechcenia, a ten wyraźnie dopiero rozkręcał się w temacie. Ali baba zapluty haremu pewnie mu się zachciało, mówił coraz szybciej. Co te mało widzą w takich brudasach? No nie mów mi, że czarne oczy. Rżną tacy szejków i nasze kobitki, a potem tłuką je jak burę suki, a my mamy ratować im tyłki. I gdzie tu kurwa sprawiedliwość? — Sprawiedliwości nie ma na tym świecie. — Na tamtym też. — No, ale wracam do sedna, bo czasu szkoda. Zdyscyplinował się Wętlewski. — Tej przyjaciółce jeszcze się przypomniało, że z Alibabą był pewien facet. Zawiesił głos i zerknął na Rudego. — Ten facet miał spory tatuaż. — Kontynuował. — Rozumiesz? Facet miał pajęczynę. Rudi nieruchomiał. W jednej chwili poczuł mrowienie, najpierw na plecach, sekundę później na całym ciele. Serce przyspieszało, szumiało mu w uszach. Wentyl wciąż coś mówił, ale on już nic nie słyszał. Patrzył tylko na komendanta, który przypominał mu teraz rybę bezgłośnie ruszającą pyszczkiem. — Co za idiotyczne skojarzenie. Taki świąteczny karp, który patrzy na ciebie i kłapie dziobem, a ty i tak, choćbyś chciał, nie usłyszysz najmniejszego dźwięku. Przez szum w uszach zdawały się przebić do Rudiego jedynie ostatnie słowa Wentyla — no i dlatego, kurwa, tak mi na tobie zależy. Rozdział drugi Ewa podciągnęła bluzkę stanowiącą część uniformu, gdyż dekolt, jej zdaniem, odsłaniał zbyt wiele. Nie lubiła świecić cyckami przed obcymi, lecz w pracy to nie ona wyznaczała normy. Za krótka spódniczka na szelkach była drugim elementem służbowego stroju. Do tego przypinana plakietka z imieniem oraz nazwą klubu, Tres Torres. Miała dwadzieścia pięć lat, mleczną skórę, upstroną piegami i szczupłe, całkiem zgrabne nogi. Była blondynką, chociaż jej włosy nabierały w słońcu lekko rudowego odcienia. Na pierwszy rzut oka mogła się wydawać osobą kruchą i delikatną, ale nic bardziej mylnego. Miała niezłomny charakter i twardo stąpała po ziemi. Nauczyły ją tego lata spędzone w domu dziecka, które można było porównać do pobytu na poligonie wojskowym. Ze wspomnień pozostał w niej lęk przed samotnością oraz ciepły dotyk dłoni pani dyrektor, gdy wyciągała ją z otchłani. Tamtej nocy Ewa zamknęła się w łazience z kawałkiem szkła. Zrobiła sobie cięcia, które przyniosły jej chwilową ulgę. Wkrótce ukarała siebie po raz drugi. Tym razem głębiej i ostrym nożem, a nie tępym szkłem. To pani dyrektor zakładała jej opatrunki. Tuliła do piersi, pytając dlaczego. Blizny z tamtych lat pozostały do dziś. Ewa przysłaniała je długimi rękawami lub bransoletkami gęsto splątanemi wokół nadgarstków. Pani dyrektor była jedyną osobą, która zawsze w nią wierzyła. Potrafiła zrozumieć, że nacinanie skóry było swoistym krzykiem o pomoc, gdy jej życie stawało się nieznośne. Nie piętnowała jej, nie wyśmiewała jak inni, nie traktowała instrumentalnie. Martwiła się o nią i uczyła, czym jest troska o drugiego człowieka. Dobro w życiu Ewy, miało twarz pani dyrektor. Dzień był ciepły i słoneczny, zaczynał się ruch w interesie, jak to w maju. Grupka podpitych niemieckich studentów raczyła się piwem. Kiwali na nią i przywoływali dość głośno. Ewa podeszła do stolika, przyjęła od nich kolejne zamówienie. Kiedy się odwróciła, jeden z chłopaków klepnął ją po pośladkach. Pozostali roześmiali się o pleśnie. Zareagowała spokojnie, z nienagannym akcentem ostrzegła, że jeśli jeszcze raz ją klepnie, to złamie mu rękę. Chłopak uśmiechnął się głupkowato, jednak drugi raz nie zaryzykował. To zwykłe dupki, ale tacy są często nasi klienci, stwierdziła Doris, szefowa Tres Torres, kiedy Ewa podeszła do baru i przekazała zamówienie. Musisz być dla nich miła, dodała akcentując słowo musisz. Staram się, ale nie pozwolę sobie na coś takiego, odpowiedziała asertywnie. Pamiętaj, że to oni dają ci napiwki. Na samej pensji daleko nie dojedziesz. Ewa uniosła tace z czterema piwami. Mam gdzieś ich napiwki. Sama będę decydować, kto może mnie klepać po tyłku. Doris westchnęła w duchu, przyznając jej rację. Lubiła Ewę. Widziała, że jest harda i dumna, nie idzie na łatwiznę, chociaż pierwsze lata na emigracji do lekkich nigdy nie należą. Za to Beata. No właśnie, gdzie jest Beata? Spytała, podejrzewając, że przyjaciółka Ewy znów nie stawiła się do pracy na czas. Przyszła, tylko kręci się na zapleczu, skłamała Ewa. Akurat jeszcze raz się spóźni, to ją zwolnię, powiedz jej to. Ewa podeszła do stolika z rozbrykanymi studentami, postawiła przed nimi piwo i odeszła. Żaden jej nie poklepał. Wtedy zobaczyła Beatę, wpadła jak burza, dopinając spódnicę. Coś się działo? Spytała Zdyszana. Jeśli pytasz, czy ktoś zauważył twoją nieobecność, to owszem, ale kryłam ci tyłek. Dzięki, kochana jesteś. Karol nie wypuszczał mnie z łóżka, powiedział, że mnie kocha. Ewa roześmiała się, rozbawiona. Powiedział ci to przed, w trakcie czy po? A jakie to ma znaczenie? Beata udawała naiwną. Zasadnicze. Beata stanowiła jej przeciwieństwo. Wysoka śniada brunetka o figurze klepsydry, wiecznie roześmiana i roztargniona. Owijała sobie mężczyzn wokół palca, wodzili za nią wzrokiem gdziekolwiek się pojawiła. Na jutro też się umówiliśmy, szepnęła Ewie do ucha. Weźmiesz ze mną tę fuchę, o której ci mówiłam? Szybciej się uwinę, a ty sobie zarobisz. Bo ja wiem, powinnam zakuwać. No nie daj się prosić. Takiej chaty w życiu nie widziałaś. Rzuciła z tajemniczym uśmiechem Beata, odchodząc do nowych klientów. Wypięła piersi, i przybrała uwodzicielski uśmiech, licząc na szuty napiwek. Wieczorem wypiły w domu butelkę hiszpańskiego wina. Wynajmowały dwupokojowe mieszkanie w przedwojennym budynku na Prenzlauer w terenie dawnego Berlina Wschodniego, ze świeżo odremontowanymi balkonami i toaletą na półpiętrze. Symbolem tej dzielnicy jest znana z pocztówek i przewodników turystycznych wieża Ciśnień z 1875 roku. Okna pokoju Ewy wychodziły na wąską alejkę, będącą początkiem labiryntu zawiłych przejść i ciemnych podwórzy, pomiędzy pięciopiętrowymi domami stojącymi jeden obok drugiego. Podobno jeszcze kilka lat temu niektóre z tych budynków nosiły ślady po kulach z czasów wojny. Okno pokoju zajmowanego przez Beatę wychodziło na nowocześniejsze oblicze dzielnicy. Beata i Ewa to naprawdę szczęściary. Za przyzwoite pieniądze trafiła im się świetna lokalizacja nieopodal Aleksander Plac. Do Pabu, Tres Torres na Berliner Prater, gdzie zarabiały na czynsz jako kelnerki, też miały żawiskok. Knajpkę z czerwonymi parasolami prowadziła dziewczyna z Polski. Płaciła na czas. Frank Goldberg płacił drugie tyle i to zaledwie za kilka godzin pracy tygodniowo. Położyły się spać po północy. Następnego dnia były na nogach przed siódmą. Uzgodniły, że w rezydencji Franka Goldberga mogą spędzić nie więcej niż dwie i pół godziny. Wsiadły do metra kilka minut po dziewiątej. — Mamy lekką obsuwę — powiedziała Beata. Zaczynała pracę w pubie po południu, ale wcześniej chciała się spotkać z chłopakiem. Ewa miała wieczorną zmianę, jednak koło drugiej musiała się stawić w szkole językowej i zaliczyć zaległy test z gramatyki. Wywalą ją, jeśli znów opuści zajęcia i nie przedstawi usprawiedliwienia. Reasumując, nie miały zbyt wiele czasu na sprzątanie. Berlin to, jak mawiają mieszkańcy zlepek z kilku wsi, w którym można się nieźle pogubić. Malowniczy Pankow, dokąd właśnie jechały, niegdyś serce Berlina Wschodniego, z mnóstwem ambasad, to ogromna dzielnica. Ale Frank Goldberg mieszkał w willowej części, zaledwie kilka minut metrem od Aleksander Plac. Trzeba naprawdę mieć warta, a one widać miały, aby w tak ogromnej aglomeracji znaleźć pracę niedaleko centrum i niedaleko miejsca zamieszkania. Zabiegany przedsiębiorca po pięćdziesiątce Tyle o Franku Goldbergu wiedziała Beata. Sprzątała jego rezydencję od kilku miesięcy, ofertę znalazła w internecie. Ucieszył się, że jest Polką, od razu dał jej dobrą stawkę. Pochodził z Lemborka. tam spędził dzieciństwo i młodość. Był dumny z polskich korzeni, chwalił się, że wciąż ma w Polsce wielu przyjaciół. Tu w Berlinie mieszkał sam i nie miał wygórowanych wymagań, drobne pranie, odkurzanie i prasowanie. Mycie okien zarządzał tylko od wielkiego dzwonu, zatem Beata miała szczęście. Ten twój szef w wieże przyjdę? Beata wzruszyła ramionami. Jasne. Wysłałam mu twoje Civi Faksem, przecież on ma to w dupie. W końcu dniówka pozostanie bez zmian, a czas sprzątania skróci się o połowę. Beata była starsza od Ewy o pół roku. Pod opiekę państwa trafiła w drugiej klasie podstawówki. Była wówczas chuda jak szczapa, miała krzywe zęby i wszy. Teraz wyglądała znacznie lepiej, chociaż górne jedynki wciąż na siebie nachodziły, ale ona nie miała z tego powodu kompleksów. Właściwie Beata w ogóle nie miała kompleksów, a to dziewczynom zdarza się naprawdę rzadko i w przeciwieństwie do większości podopiecznych domu dziecka miała rodziców. Ewa nigdy nie mogła pojąć, jak to jest, że można mieć mamę i tatę, a i tak trafić do bidula. Właśnie tak było z Beatą. Pochodziła z małej miejscowości, w której na brak pracy nie narzekali jedynie ksiądz, grabarz i sprzedawca w alkohole 24. Jej rodzice to prości ludzie, bez wykształcenia. Ojciec miał w tartaku wypadek, stracił nogę. Jego żałośnie niska renta stała się jedynym stałym dochodem w rodzinie, przy czym rodzice Beaty mieli jeszcze na utrzymaniu jej młodszą siostrę. Nic dziwnego, że nie dawali rady. A po interwencji pedagoga szkolnego w końcu zgodzili się na umieszczenie starszej córki w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Sąd orzekł o ich niezaradności życiowej. Beata nie miała żalu do rodziców. Była dumna, że poprzez pobyt w domu dziecka może ich odciążyć. I tak wiedziała, że zawsze będą ją kochali. Minęły skwer i skręciły w uliczkę, gdzie każdy szczegół pasował do ogółu, a niemiecki porządek wręcz bił po oczach. Żadnego niedopałka na chodniku, psiej kupy na trawniku czy samochodów parkowanych gdzie bądź. Ewa zobaczyła swoje odbicie w szybie wystawowej, zapadnięte policzki, wypłowiałe włosy bez ładu i składu, przygarbiona sylwetka. Pomyślała, że nie pasuje do tego miejsca i że w swojej bezimiennej kurterce z kapturkiem Made in China wygląda na tanią siłę roboczą. Pewnie od pierwszego wejrzenia widać, że nie jestem stąd, że jestem obca, myślała. Znowu schudłaś? Zauważyła Beata. Może trochę. Przyjaciółka pokiwała głową z zazdrością. Była dla Ewy jak siostra i miała złoty charakter. Wiecznie roześmiana, uczynna, niepoprawna optymistka. Dla niej wszystko było super, albo zajebiste. Nie brała sobie na głowę problemów całego świata. Machała na nie ręką, chociaż wzruszała się losem każdego psa z kulawą nogą. Ewa nieraz zastanawiała się, skąd w niej tyle dobra i ufności dziecka. Jak ona to robiła, że zawsze znajdowała powód do zadowolenia? Przecież życie nigdy jej nie rozpieszczało, wręcz przeciwnie, ciągle dawało solidnego kopa w chudy, zgrabny tyłek, a ona i tak się śmiała. Ewa ze szczegółami zapamiętała dzień, w którym Beata opuszczała swoją przystań w bidulu. Po obiedzie pani dyrektor przyniosła tort, na którym widniało osiemnaście świeczek. Wręczyła jubilatce cienką kopertę z wyprawką w dorosłość pocałowała w oba policzki i powiedziała, że od teraz Beata musi radzić sobie sama. Wszystkie dzieciaki patrzyły na nią jak na bohaterkę, która wyrusza co najmniej nad Amazonkę. Pytały, co zamierza robić, a ona bez wahania odpowiadała, że wyjedzie do Niemiec, by zrobić karierę. Jak powiedziała, tak zrobiła. I chociaż do kariery jeszcze było jej daleko, to w szafie już miała kilka niezłych sukienek. Każdego miesiąca Beata wysyłała rodzicom po kilkaset euro, żeby mama nie musiała żebrać w gminie o zasiłek. Co pół roku robiła paczkę zaraz po wyprzedażach. Po paru latach pobytu w Berlinie ściągnęła do siebie Ewę. Oddała jej swoje łóżko, a sama przeniosła się na nową kanapę. Załatwiła przyjaciółce pracę w hotelu, potem w pubie. Siłą wypchnęła na kurs niemieckiego dla obcokrajowców. Schowasz to do torby? Nie chcę zgubić, spytała Beata, wyciągnąwszy z kieszeni spodni swój służbowy identyfikator z pubu. Jasne, dawaj. Ewa zatrzymała się i rozpięła zamek dużej sportowej torby, przerzuconej przez ramię. Wrzuciła identyfikator do środka. I to wszystko ci potrzebne? Beata aż zagwizdała ze zdziwienia na widok zawartości torby. Były w niej podręczniki, widelec, paczka gum do rzucia, młotek i żel pod prysznic. — Widelec zamiast gazu pieprzowego do samoobrony. — Tak na wszelki wypadek — tłumaczyła Ewa. — Akurat widelec w oko, a młotkiem w głowę. — Młotka zapomniałam wyjąć. Miałam przybić gwóźdź, żebyś mogła zawiesić na ścianie tę swoją tablicę korkową, a podręczniki muszę oddać przed zajęciami. No choć nie gadaj tyle. Ewa ruszyła przed siebie dziarskim krokiem, lecz Beata ani drgnęła. Tkwiła na środku chodnika z zamkniętymi oczami. — Od kiedy przeszkadza ci moje gadanie? — zdziwiła się, prawdę mówiąc, od zawsze. Ewa chwyciła przyjaciółkę za szlówkę w spodniach i pociągnęła energicznie. Beata wyszczerzyła krzywe zęby. — Czujesz? — Co? — Zapach. — Forsycja? Tulipany? — zgadywała Ewa. — Nie! Kasa, kasa, kasa! — krzyknęła Beata, wymachując rękami, aż w niebo wzbiło się stado gołębi. Ewie w końcu udzielił się jej nastrój, Zamknęła oczy, wzięła głęboki wdech i roześmiała się beztrosko. — Od mycia cudzych kibli raczej się nie wzbogacimy — objęła przyjaciółkę i pocałowała w policzek. — Wariatka z ciebie, wiesz? Beata przytaknęła z szelmowskim uśmiechem. Przyspieszyły. Dom Franka Goldberga był schowany za szpalerem starych tui. — Wypas! — stwierdziła Ewa, rozglądając się dookoła. Prominencka dzielnica? Same szychy z poprzedniego ustroju domy sobie tutaj pobudowały. Prominencka, powiadasz? Co nie znaczy, że tacy jak oni mają gust. Widzisz tamte Krasnale w ogrodzie za choinkami? Bata wskazała palcem willę z numerem piętnaście. Ja tam lubię Krasnale, stwierdziła Ewa. Rezydencja Franka Goldberga z bordowego klinkieru miała ogromne okna i prostą architekturę. Idealnie przystrzyżony trawnik, ogrodowe meble z wikliny, a z tyłu korty tenisowe. W każdy czwartek gospodarz zamykał drzwi tylko na górny zamek, ponieważ Beata miała jeden klucz. Wyłączał też monitoring, żeby nie czuła się skrępowana. Beata otworzyła furtkę i weszły na teren posesji. Dopiero teraz Ewa dostrzegła basen, którego fragment wystawał z tyłu budynku. Skąd ludzie biorą tyle kasy? wyszeptała. — Z ciężkiej i uczciwej pracy — odpowiedziała całkiem serio Beata, po czym parsknęła śmiechem. — Chodź — pociągnęła Ewę za rękę. — Zobaczysz, jak jest w środku. Z tych marmurów można by zrobić pół cmentarza na grobków w naszych Pyrzycach. Stary jest porządny, sprząta po sobie. Pościeramy kurze, odkurzymy, pomyjemy okna i mamy nawaciki. Stanały Stanęły pod drzwiami rezydencji. Beata wstukała kot wyłączający alarm i przekręciła klucz w zamku. Taki przepych znała jedynie z filmów. O, oh, fak! Wyrwało się Ewi na widok oszałamiających schodów i posadzki. Czarny kamień sprawiał wrażenie trójwymiarowego. W głębi migotały złote i srebrne refleksy, niczym gwiazdy na niebie. Star Galaxy! Oznajmiła Beata z miną znawcy. Co? Tak się nazywa ten granit. Ewa zrzuciła z ramienia na podłogę sportową torbę z podręcznikami i przetarła oczy z wrażenia. Znany też jako Black Galaxy, mówiła dalej Beata. Wydobywany w południowych Indiach. Jakieś cztery stówki za metr kwadratowy, niezłe, co? Obie zadarły głowy i jak na komendę zmrużyły oczy. Z sufitu zwisał ogromny kryształowy żyrandol, na którym dyndał kawałek czerwonego materiału. Stringi? Nie dowierzała Ewa. Beata zrzuciła wysokie obcasy i wbiegła na schody. Stringi? potwierdziła przechylona przez stylizowane na antyk barierki, po czym otworzyła drzwi sypialni i zajrzała do środka. — Chodź na górę — zawołała. — Przygotuj się na mocne wrażenia. Ewa wsunęła torbę w kąt, żeby się o nią nie potykać. Weszła na schody, trzymając się pozłacanej poręczy. — Kim jest właściciel takiego domu? — zapytała, przekraczając próg sypialni. — Starym, obrzydliwie bogatym informatykiem. Drobił się na komputerach bez jaj — może jest gwiazdą porno? Beata parsknęła śmiechem. Na widok bałaganu w sypialni Franka Goldberga z Ewy uszło powietrze, a Beacie uśmiech związał na ustach. Na podłodze walały się kawałki rozbitego szkła i rozdeptane jedzenie. Z tym pornosem to może być coś na rzeczy, stwierdziła patrząc na skotłowaną pościel ze śladami ostrego seksu. Włóż gumowe rękawiczki. — Chyba, że się nie brzydzisz płynów ustrojowych — poradziła Beata, symulując odruchy wymiotne. — Mało sprzątania, co? — skwitowała z przekąsem Ewa. — Auć, no jak Boga kocham, nie wierzę własnym oczom. Stary normalnie zaszalał. Dotąd był tylko kurz, trochę petów i puste butelki po browarze. — Dobra, zabierajmy się do roboty, inaczej zejdzie nam do rana — poganiała Ewa, zakasując rękawy. Schyliła się po gumowe rękawiczki a wtedy wypadł jej z kieszeni telefon podniosła go zaniepokojona że mógł się uszkodzić odetchnęła z ulgą widząc że szybka jest cała miękki dywan zamortyzował uderzenie co ty tak z tą komórką łazisz weź się odłóż odezwała się beata ewa wepchnęła telefon głębiej w kieszeń dżinsów i włożyła gumowe rękawiczki jej przyjaciółka skrzywiła się odwracając wzrok od plam na prześcieradle może stary zaczął łykać niebieskie pigułki rozmyślała na głos przeskoczyła rzuconą obok łóżka prezerwatywę na widok jej zbolałej miny Ewa zaniosła się śmiechem zażądaj dodatku za pracę w trudnych warunkach chociaż trzeba przyznać że starszy pan ma bogatsze życie seksualne niż ja powiedziała i westchnęła Beta spojrzała na nią z ukosa a ty co dalej nic nie dowierzała nawet nie pytaj jak tak dalej pójdzie niedługo zostanę świętą Ewa machnęła ręką zrezygnowana i zaczęła wkładać puste butelki po alkoholu do plastikowych worków, uważając, by się nie potłukły. Bata szybko uporała się z pościelą, zaniosła ją do pralni na końcu korytarza, zarzuciła na łóżko starannie wyprasowaną atłasową narzutę i wskoczyła na nią, splotła ręce za głową i rozmarzyła się. Ewa spojrzała na jej rozanieloną twarz i znów parsknęła śmiechem. Śmiej się śmiej, głupia. Obliczyłam, że w ciągu roku powinna mu zbierać okrągłą sumkę. A to jest mój pieniążek szczęścia, zatrzymała ruch monety. Pokaż. Ewa wyciągnęła rękę. Z niedowierzaniem przyglądała się jednej Enerdowskiej marce. Prawdziwy relikt, powiedziała z uznaniem Skąd ją masz? Mama dała mi na szczęście. Chciałam ją przewiercić i zrobić wisiorek. A co zrobisz z tą okrągłą sumką? Wrócę do domu. Lubię pyrzyce, są takie, szukała odpowiedniego słowa. Kameralne co będziesz tam robić? Zgadnij. Beata przewróciła się na bok, nie dbając o wyprasowaną narzutę. Już nigdy więcej nie pościelisz żadnego łóżka, zażartowała Ewa, wrzucając do worka trzy słoiczki po kawiorze. Właśnie. Do ich uszu niespodziewanie dobiegły odgłosy samochodu, wjeżdżającego na teren posesji, zamilkły nasłuchując. Stary wrócił? Beata zerwała się z łóżka na równe nogi, ale to nie jego auto. Ewa zbliżyła się do okna. Zobaczyła czarną terenówkę na podjeździe. Nie wyglądaj! Odciągnęła ją w głąb pokoju Beata. Jeszcze nie powiedziałam staremu o tobie. Nie chcę, żeby cię zobaczył. Może być wkurzony, bo miałam przyjść o innej porze. Ja ja sobie robisz? Niestety nie. Potem ci wyjaśnię. Wszystko przez Karola. Odpowiedziała czerwieniąc się ze wstydu. Okej. Okay. Ewa odsunęła się jeszcze dalej od okna. Beata stanęła za firanką i dyskretnie wyglądała na zewnątrz. Z terenówki wysiadło trzech mężczyzn, jednym z nich był Frank Goldberg. – Stary ma gości – powiedziała szeptem, przykładając palec do ust. Przeszłość Franka Goldberga była równie bogata jak wyposażenie jego rezydencji. Wyjechał z rodzinnego Lęborka kilkanaście lat temu. Jego rodzice mieli tam sklep z obuwiem, należeli do finansowej elity – przekazali jednakowi mieszczańskie maniery oraz książeczkę mieszkaniową ze sporym wkładem, ale on nigdy nie zrobił z niej użytku na luksusy zarobił sam, niekoniecznie uczciwie. W Niemczech Frank miał dalszą rodzinę i wpływowych przyjaciół, pomogli mu w rozkręceniu interesu, dorzucili co nieco do jego pierwszej firmy, którą był wynajem busów na kilku uczęszczanych trasach przewozowych, między innymi z Gdańska do Hamburga oraz ze Szczecina do Berlina. Jego klientami byli głównie marynarze, wysyłani przez agencje morskie na podmiany, wymiana załóg pływających na statkach. Biznes z busami stanowił jedynie fasadę prawdziwych interesów Franka Goldberga, który od lat był rekinem przemytu. Wyglądał nieźle jak na gościa po pięćdziesiątce: szczupła sylwetka, zadbane dłonie i uśmiechniczym z reklamy pasty do zębów. Nie był typem amanta. Brakowało mu kilkunastu centymetrów wzrostu i włosów na głowie, ale nawet z głębokimi zakolami podobał się kobietom. Kasa robi swoje, a on kasy miał jak lodu. Karierę w półświadku zrobił w pewnym sensie przez przypadek, a ściślej mówiąc, niechlubny epizod, skrzętnie skrywany przed rodziną. Otóż w czasie studiów Franek, bo tak wtedy na niego mówiono, dał się przyłapać na kradzieży limuzyny należącej do przyjaciela króla złodziei samochodów, słynnego nikosia. Przyjaciel szefa trójmiejskiej mafii przyjechał do Gdańska ze Szczecina i też był w półświadku kimś ważnym. Sprowadzał do Polski hektolitry lewego spirytusu i podobno handlował royalem z samym szefem głównego urzędu ceł w randze ministra. Swoją limuzynę zaparkował w Orłowie, nieopodal zakazu parkowania przy Molo. Kluczyki zostawił w stacyjce. Obaj z Nikosiem poszli zabawić się w knajpie u Maksima. Franek był w pobliżu z kumplami. Na skarpie w Skorpionie świętowali zaliczoną sesję. Do frytek z karkówką wypili kilka piw, po jednym za każdy pozytywny wpis w indeksie. Procenty w przemęczonych od nauki u Bach dodały im odwagi. Na widok kluczyków w stacyjce najnowszego modelu Mercedesa Franek dał się ponieść fantazji. Postanowił porozwozić kumpli do domów. Najpierw pojeździli po sopocie, wypili na mąciaku kilka kolejnych piw, a następnie sprawdzali moc silnika na trasie do rodzinnego miasta. Ludzie nikosia znaleźli go szybciej niż zdołał wytrzeźwieć. Obeszli się z nim łagodnie, zaledwie łamiąc mu nogi. Życie ocalił mu indeks z dobrymi ocenami, bo szczeciński przyjaciel mafioza potrzebował fachowca do naprawy swojego pierwszego w życiu komputera. Chciał pograć w gierki, ale sprzęt się zawieszał, zabierając całą przyjemność. Student informatyki spadł mu jak z nieba. Franek oczyścił i przyspieszył komputer gangstera, a ponieważ spisał się nieźle, dostał od niego propozycję nie do odrzucenia. Rzuć w cholerę te studia i bez nich jesteś łebski gość. Załatwimy ci dyplom i damy zarobić. Odtąd Frank Goldberg fałszował dokumenty samochodowe. Odsiedział za to 5 lat w zakładzie karnym w Goleniowie, nikogo nie wsypał w śledztwie, a zarobione na przestępstwach pieniądze skutecznie ukrył przed prokuratorem, fiskusem i kumplami. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.